No siemanko, siemanko, z tej strony Tommy and welcome back to Scary Robbery Home Clash. Dokładnie, moi drodzy, tak jak wam wczoraj obiecywałem pod odcinkiem ze Scary Stranger 3D, mieliśmy również aktualizację w grze Home Clash, czyli to jest taki Kevin sam w domu. Świąteczna aktualizacja, ja wiem, że już jest późno, żeby coś takiego nagrywać, ale w każdym razie stwierdziłem, że nagram, no bo nie nagrywałem, bo byłem chory, później coś tam i się zapomniało. Lecimy, bebe! Dobra, spójrzcie teraz na te dwa pranki. Mamy, tutaj w ogóle dodali też dwa nowe. Have a Great Fall, nie mam żadnego pojęcia co to jest, i Current Affairs. To sobie też ogarniemy, ale dzisiaj polecimy sobie z Merry Christmas i Christmas Without Claus. Wydaje mi się, że oni źle zrobili nazewnictwo tych pranków, ponieważ to powinno być na odwrót. Christmas Without Claus powinno być pierwsze, no bo tu jest jakiś Mikołaj, a tu jest Merry Christmas, czyli że się całują. No dobra, zobaczymy. Merry Christmas, lecimy, nieważne. Objective. Robbers have a plan to rob, but this time it's Santa. Save Santa and trick the robbers in their own trap. Czyli że oni coś chcą ukraść od Mikołaja, ale to Mikołaj ukradnie coś od nich. Musimy zrobić jakąś pułapkę. Ja oczywiście w to już grałem, tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie te wszystkie przedmioty się znajdowały. Making a trap for Santa. A, gdzie? Dla Mikołaja? Dla Mikołaja robimy pułapkę? Oh yeah, Santa. He'll come here with a whole bag of gifts. A, czyli że on tutaj... and take the gifts to sell them. Robbing. Robbing. Let's hide. Let's hide. Dobra, czyli on powiedział, że jak tutaj Mikołaj wejdzie z całym worem prezentów, to ukradną te wszystkie prezenty od niego i je sprzedadzą. Po prostu. No normalnie, jak złodzieje, nie? Dobra, bo mam 3 gwiazdki mam, także... Znaczy nie 3 gwiazdki, tylko 3 energy drinki, także powinno być spoko. Bo zawsze w Home Clash Robbery coś tam, zawsze mi brakuje energii. Find a way to defuse the trap, czyli musimy znaleźć sposób, aby, jak to się mówi, ta pułapka przestała działać. Dobra, bierzemy to, ponieważ to będziemy bardzo potrzebowali. Okej, ja nie wiem dokładnie, gdzie oni są. On jest gdzieś tam u góry. Dobra, więc wejdźmy tutaj, ponieważ tu jeszcze potrzebujemy laptop. Dobra, laptop jest jedną z najważniejszych... najważniejszych przedmiotów w tym pranku. I ten prank generalnie jest bardzo długi. Ten drugi nie jest aż tak długi, ale powinniśmy to sobie ogarnąć. Dobra, bo jeszcze gdzieś tutaj będzie leżał nóż, tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie ten nóż leży. Czekajcie, to by trzeba przejść. O nie, idzie Lester. Ja bardzo bym nie chciał się spotkać z Lesterem, bo jeżeli Lester nas tutaj dopadnie, to może być kiepska sytuacja. Ale no dobra, on chyba teraz tam pije, z tego co mi się wydaje. Poszedł się do kuchni napić i niech tak będzie, że on wróci. No nie no, usiadł teraz tam, no przecież to jest bez sensu, żeby on teraz tam siedział. Ja muszę jeszcze zejść, wiecie gdzie jeszcze muszę zejść? Muszę zejść do piwnicy, a piwnica pewnie będzie zamknięta, dlatego też sobie weźmiemy to tu. Ja bym potrzebował jeszcze jeden młotek znaleźć gdzieś, bo nie wiem dokładnie jaki tam będzie kluczyk, ale to wyjdźmy sobie i może sprawdzimy, bo jak to sprawdzimy, to powinno być w sumie ok. Dobra, bo tu jest czerwony i zielony, no już nie pamiętam jakie to były, ale może otwórzmy tutaj te drzwi. Use hammer. Otwórz. Nie da się otworzyć, widzicie? To po prostu nie działa, nie wiem co jest grane, w ogóle też muzyczka przestała działać. To też tutaj nie działa. Nie umie... I nie umie... Może teraz zadziała? Działaj, proszę cię, działaj. To nie chce zadziałać. Ja w ogóle tego wyrzucić nie mogę. Tego też nie mogę. Co się stało z tą grą? Coś jest nie tak z tą grą, bo podniosłem przedmioty i one przestały działać, a ja potrzebuję więcej tych przedmiotów. Spróbujemy to jakoś ogarnąć tak, żeby to działało. Tak jak wam powiedziałem, ja potrzebuję jeszcze nóż, tylko najgorsze jest to, że ci prankowcy, tutaj oni teraz tutaj są. Gdzie oni są? Lester cały czas jest w kuchni, natomiast boss... On jest u góry, a Lester? Lester chyba jest tu. Nie. Lester też poszedł, dobra. Bo ja potrzebuję teraz ten nóż. Gdzie jest? Tu jest nóż. Dobra, weźmy ten nóż. Find a trap and avoid stepping over it. Czyli musimy znaleźć teraz tą pułapkę i nie możemy na nią nastąpić. Bo jeżeli na nią nastąpimy, to wtedy będzie lipa i wtedy ta pułapka nas tak jakby weźmie zamiast Mikołaja, wiecie o coś. Dobra, idziemy teraz na górę, tylko że oni też są u góry. A ta pułapka jest, wiecie gdzie jest ta... Lester tutaj idzie. Lester idzie tutaj. Wiecie gdzie jest ta pułapka? Ta pułapka powinna być przy kominku, tylko gdzie teraz jest kominek? Tylko patrzcie, zauważcie w ogóle, że tutaj wszystkie okna są zamknięte. Tam idzie boss. On mnie na szczęście nie zauważył, bo jakby mnie zauważył, no to by zaczął biec do mnie. Lester się zaciął. Musimy poczekać, aż Lester zejdzie też na dół. Muszę powiedzieć, że z dwoma...
złodziejaszkami, czy też z dwoma osobami, które musimy sprankować, ta gierka jest bardzo ciężka. Ten jest na dole, ten też schodzi na dół. Okej, więc powinno być wszystko w porządku. Mając nadzieję, że oczywiście nas nie zauważy żaden z tych złodziejaszków, bo najgorsze jest to, że ta pułapka jest... Dobra, tu, szybko, idziemy. Cyk! No to nie działa! Ja tutaj naciskam i to nie działa. Find a trap and avoid stepping over it. Widzicie? No, to nie działa. To nie, mogę w to ewentualnie wejść i wtedy się nadziejemy też na tą pułapkę. Ale ja chyba tą gierkę muszę zrestartować, bo coś się nie tak z nią stało. Widzicie? No nas to tutaj porwało. Mogę kliknąć replay, ale ja dla pewności zrestartuję jeszcze raz tą gierkę. No to działało, teraz już nie działa. Wydaje mi się, że to się chyba znowu zaciął. Bo ja już widziałem w lewym górnym rogu taki czerwony kwadrat i to oznacza, że to coś nie będzie działało. Jakby to, no to przejdziemy sobie do kolejnego pranku, który też pewnie nie będzie działać. Pominiemy sobie tą cutscenkę, za chwileczkę wezmę jakiś przedmiot i zobaczę, czy da się go wyrzucić. Dobra, wejdźmy sobie może tutaj po prostu. Weźmy ten przedmiot. I jego się wyrzucić nie da. Więc ta gierka jest zbugowana chyba. Patrzcie, bierzemy hammer i go się też wyrzucić nie ma. Coś tutaj się zbugowało. Ja w ogóle mam nadzieję, że to się tylko i wyłącznie w tym pranku coś zbugowało. Spójrzcie w ogóle, że ta gierka jest tak zbugowana, że ja tutaj mogę wszystkiego teraz używać. Ale... To nie działa. Dlaczego to przestało działać? No przecież to działało, tylko że... Ta gierka generalnie coś się ostatnio zbugowała, bo mogę tutaj otrzymać tyle, ile chcę pieniążków. I zobaczymy, czy możemy otworzyć te drzwi. Proszę. Use key hammer or lockpick to open. Widzicie? To przestało coś działać. To może być lipa, bo mogę wam tych pranków nie pokazać. A bardzo bym chciał i nie wiem, co teraz mam zrobić. Wiecie co? Wejdźmy może home. Odpalmy kolejnego pranka. Albo nie, ja odpalę jeszcze raz gierkę. Widzicie? Mamy już w ogóle dzień 40... Tutaj w ogóle coś się zbugowało. Od tego. Ja mogę klikać 16... Ja wam to pokażę, patrzcie. Claim. I wydaje mi się, że jak ja tutaj to klikam cały czas te claim, to wtedy ta gierka się buguje, więc ja spróbuję znowu zrestartować tą gierkę i zobaczymy, co się stanie. I znowu mamy, widzicie? Dzień 50... Tu coś się zbugowało. Ja tutaj nic nie klikam. Yikes, Merry Christmas i już widzę w lewym górnym rogu pojawiło mi się takie coś czerwonego, taki kwadracik. Nie wiem, czy to widzieliście, może wam montażysta pokaże. No dobra, pominiemy sobie znowu tą cutscenkę, ale wydaje mi się, że jak ja podniosę przedmiot, to i tak on po prostu nie będzie działać. I to po prostu nie będzie działać. Bez sensu. Nie działa. A jakbyśmy odpalili ten drugi prank? Lester and Felix are trying to set up a date with a lady. Prank alert, what if they end up dating each other? Czyli, że oni się chcą tutaj spotkać z dziewczynami. Uwaga, a co jeżeli się spotkają ze samym sobą? Patrzcie to. Tutaj trzeba wyłączyć muzyczkę, bo tu będzie copyright. Ta-da-da-da. Dobra, już można załączyć muzyczkę. Czyli że chcą się z nim spotkać. Okej, czyli tym razem będę miał dziewczynę. Find something to write letter to robbers. Czyli potrzebujemy teraz czegoś, aby napisać list do tych prank mistrzów, znaczy do tych robmistrzów. Dobra, idziemy teraz tutaj, wejdźmy sobie, cyk, okej. I teraz, ja nie wiem dokładnie gdzie jest Lester, znaczy Felix. Mam nadzieję, że go tutaj... Dobra, go tutaj nie ma. Więc zróbmy teraz tak, bo patrzcie, tutaj mamy długopisik. Bear. Nie działa. Now write, patrzcie. To nie zadziała. Now write on the paper. Widzicie, nie da się napisać nic na papierze, więc zrobimy teraz coś takiego, że ja po prostu... Obejrzymy sobie jakiś filmik, jak ktoś przechodzi te pranki. I tak chyba będzie najlepiej, no bo nie chcę kończyć tego odcinka, bo wam chciałem bardzo to pokazać. Moi drodzy, zagościmy dzisiaj do Tab Gameplay. Który tą grę przeszedł? I muszę wam powiedzieć, że tu jest coś takiego, oni w ogóle tutaj coś zmieniają w tym Home Clash. I najprawdopodobniej zrobili tak, że wrzucili coś na Google Play. Oni tego jeszcze nie zaktualizowali, może wrzucili jakąś kiepską wersję. I tutaj to po prostu nie zadziałało. No dobra, to tutaj już mamy. Następnie, knife is, widzicie, knife is placed in kitchen. Generalnie chodzi o to, że musimy odciąć tą linę, którą oni zrobili. Musimy zawiesić swoją, która znajduje się w piwnicy. Musimy ją pokolorować na złoto chyba. I później w pokoju dziecięcym, obok siłowni u góry znajduje się prezent. Nie, obok bilardu. Znajduje się prezent, musimy go postawić na tej ich pułapce. Musimy iść z tym laptopem,
musimy położyć go na komodzie i załączyć muzyczkę świąteczną, żeby oni przyszli i pomyśleli, że Mikołaj przyjechał. Dobra, widzicie, gościu teraz wziął tutaj ten laptop i on pójdzie teraz tym laptopem do góry, tylko oczywiście tutaj będzie uciekać teraz przed złodziejaszkami. I on już tutaj zrobił całą tą... Tylko, że tam Lester idzie. Dobra, widzicie, co to teraz tutaj jest? Patrzcie, on tutaj przyszedł i teraz tak. Lina stara została odcięta. Została zawieszona nowa. Została ta lina pokolorowana na złoto, czyli znaleźliśmy w garażu ten złoty spray i postawił laptopa tutaj. I on teraz musi przyjść do tego laptopa i play the Christmas song from laptop. Widzicie? Czyli on teraz musi podejść do laptopa, załączyć świąteczną piosenkę, tylko widzicie, tak kiepsko się właśnie w tego laptopa klika, bo to tak, nie wiem, co tutaj ma zrobić, widzicie? No ma, miałeś tutaj czerwony teraz, czekaj, bo musisz załączyć laptopa, tak żeby wejść do tego laptopa, widzisz? Cyk, i teraz Christmas songs albo rock and roll songs. Run away, ponieważ tutaj za chwileczkę złodziejaszki przyjdą i będziemy mieli cutscenkę. Widzicie, mamy teraz tutaj tą cutscenkę, gdzie złodziejaszki przyszli i za... O nie, czyli oni teraz tutaj podeszli po ten prezent i poczekaj, przecież tu jest pułapka na Mikołaja i oni sami wpadli w tą pułapkę, o to w tym chodzi. Ty głupcze, ty spadł. O. I zostali tutaj jakoś... No, że coś tam, no, nie wiem w ogóle, o co w tym chodziło. Dobra, moi drodzy, drugi prank jest taki, że... to już sobie tutaj oglądaliśmy, że oni chcą się spotkać z tymi dziewczynami. I my wchodzimy do office, czyli do biura, które znajduje się zaraz po prawej stronie obok garażu. I tam mamy długopis. Bierzemy ten długopis, wypisujemy coś na tej kartce, coś tam piszemy, że chcemy się spotkać, coś tam. Wsadzamy do koperty, następnie musimy iść do ogrodu i nożyczkami, które znajdziemy po drodze. Znajduje się ogród i później tam były różyczki, odcinamy te różyczki, kładziemy je na te listy i później te listy musimy roznieść po domu, tak żeby złodziejaszki te listy znalazły i później jeszcze musimy zejść do piwnicy, ponieważ tam będą świeczki, w kuchni będą zapałki i później idziemy do góry, ponieważ u góry w pokoju dziecięcym, tam obok tej drabiny, zaraz po lewej stronie, będzie stojak na świeczki, nie? Układamy te świeczki, odpalamy je i następnie schodzimy jeszcze do garażu i wyłączamy światło. Muszę wam powiedzieć, że tutaj też jest w sumie dosyć dużo do zrobienia w tym pranku, ale sami widzicie, że teraz tutaj gościu wziął ten długopis i wypisuje tutaj kartkę. Meet me in the living room, I'll be waiting. Nie wiem, dlaczego tutaj napisali, że spotkaj się ze mną w living room, czyli w pokoju dziennym, jak oni się spotkają w pokoju dziecięcym. Your sweet neighbor, czyli twoja kochana sąsiadka. I następnie musimy wziąć, widzicie, te listy i wsadzić je tutaj właśnie do tych podwójnych tych kopert. I następnie idziemy do ogrodu. Go tutaj teraz złapali. Poszedł do ogrodu i w ogrodzie, ja wam tutaj za chwileczkę pokażę, znajdują się róże i musimy wyciąć czerwone róże, bo widzicie tutaj cut the red flower. Nie wiem, dlaczego trzeba wyciąć czerwone, bo w sumie od razu podszedłem do czerwonych, może dlatego, że to po prostu kobiece, miłosne róże, tak się to kojarzy. I wtedy kładziemy je na listy i musimy te listy roznieść po prostu po całym domu. Widzicie? I tu jest napisane to Lester to Felix. Okej, dobra. List dla Felixa kładziemy tutaj przed biurem. Nie wiem, dlaczego tak to trzeba zrobić, ale deliver letter to Lester i teraz musimy zanieść list do Lestera, który you can put letter on the table in hall. Czyli możemy po prostu położyć ten list. On go teraz tutaj za chwileczkę złapią. Musimy położyć go po prostu na... Tu, na, właśnie tu, dokładnie tutaj to musimy położyć. Widzicie? I teraz znaleźliśmy, znaczy nie ja znalazłem, tylko Tab Gameplay znalazł te świeczki, które były w piwnicy i ustawił je, you can use them, match in kitchen, widzicie, mamy to w kitchen, ale on to wykupił, więc tutaj je po prostu odpala. Cyk, make sure room don't remain lit, czyli miej pewność, że pokój nie będzie zaświecony. Turn the light switch off, switch is located near garage, czyli że w garażu, tu jest napisane, że blisko garażu, ale w garażu mamy wyłącznik prądu i jeżeli wyłączymy ten prąd, to wtedy
Lester i Felix znajdą te listy i oni po prostu pójdą tam do tego pokoju dziecięcego i się sami przestraszą, ponieważ oni się sami ze sobą spotkają. Dobra, zobaczymy, czy tab gameplay, dokładnie tab gameplay teraz tutaj znalazł. Okej, okay, cyk, run away before you get caught, czyli że uciekaj zanim zostaniesz złapany. Dobra, czy możemy to pominąć troszeczkę, ponieważ... O, dobra, mamy tutaj gdzieś cutscenkę za chwileczkę, za 5 sekund, patrzcie, idzie tutaj Lester i znalazł tutaj list. O, idę do ciebie, kochana! A ten to samo. Odpowiedziała mi. Ale jakim cudem oni napisali do niej list i one się wpakowały do nich do domu? Gdzie oni są? One. O, tam ktoś jest. Tutaj ktoś jest. A to on. I się przestraszyli. I to tyle. Ty, głupcze! No i to tyle. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Homeclash... Przepraszam, że ja nie grałem, ale była taka sytuacja, że tak się stało. Jeżeli chcecie więcej Homeclash, może to sobie przejdziemy, jak oni to zaktualizują w końcu. Bo ja widziałem, że tam są dwa nowe pranki, ale ja nawet ich nie odpalam, bo wiem, że nie będą działały. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy chcecie więcej takich gierek. Lista wspierających, dziękuję. Wasze komentarze, bo was pozdrawiam, jak komentujecie moje filmy. No i subskrybujcie koniecznie wszystkie inne moje kanały po więcej, abyście nie przepaścili takich filmów jak te. Mam nadzieję, że się ten odcinek podobał. Na razie, nie gdzieś już.